Nasza wycieczka po Białorusi rozpoczyna się w Brześciu, tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Pomnik poległych w Parku Kultury i Wypoczynku imienia 1 Maja. W oddali widoczna wieża budynku dworca odbudowanego po wojnie w socrealistycznym stylu. Pomnik Adama Mickiewicza, postawiony w 1965 roku w 110. rocznicę urodzin poety. Budynek Urzędu Województwa Poleskiego z okresu II Rzeczpospolitej, obecnie budynek administracji obwodu brzeskiego. Pomnik Lenina przy głównym placu miasta. Miasto leży u ujścia rzeki Muchawiec do Bugu. Po raz pierwszy w źródłach pisanych Brześć pojawił się już w 1019 roku. Obecnie liczy około 350 tysięcy mieszkańców. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1856 roku. W Brześciu licznie zachowały się kamienice i budynki użyteczności publicznej z okresu II Rzeczpospolitej. Wejście na Długi, pięknie zagospodarowany, główny deptak miejski. Deptak to turystyczna promenada, przy której znajdują się przedwojenne kamienice, kawiarenki, restauracje, ławeczki i oryginalne latarnie. Mural przedstawiający zabudowę Brześcia w XVII wieku. Na deptaku jest wiele takich fantazyjnych latarni. Pomnik tysiąclecia Brześcia wzniesiony w 2009 roku. Kolejna oryginalna latarnia na brzeskim deptaku. Kino Białoruś. Przed wojną była tu synagoga churalna, główna świątynia społeczności żydowskiej w Brześciu. Informuje o tym umieszczona przy wejściu do kina pamiątkowa tablica. Konstrukcja zwana pomnikiem latarnika. Na tablicy w formie rozporządzenia burmistrza została wypisana kolejność zapalania ulicznego oświetlenia w mieście. W tej części deptaka są latarnie naftowe zapalane o zmierzchu i gaszone o świcie przez latarnika. Oświetlenie miasta zapala się dopiero wtedy, gdy latarnik zapali naftowe lampy na deptaku. Nadciąga silna burza, rezygnujemy więc z widowiska zapalania latarń. Następny dzień rozpoczynamy od wizyty w Twierdzy Brzeskiej. Przed nami gigantyczna brama cytadeli w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. Twierdza jest zespołem fortyfikacji wzniesionych przez rosyjskie imperium w pierwszej połowie XIX wieku. Powstała na miejscu średniowiecznego Brześcia, który został wyburzony w wyniku decyzji cara Mikołaja I. Roboty rozpoczęto w 1833 roku, a pierwszy etap budowy zakończono w 1842 roku. Wskutek działań wojennych w okresie II wojny światowej większość fortyfikacji została poważnie zniszczona. Pozostałości przekształcone zostały w muzeum upamiętniające obronę twierdzy w 1941 roku.
Rzeźba Pragnienie, symbolizująca obrońców twierdzy odciętych od dostępu do wody i usiłujących się do niej dostać. Gigantyczne popiersie żołnierza to monument męstwo. Przed pomnikiem umieszczono marmurowe płyty znanych i nieznanych poległych obrońców twierdzy. U stóp monumentu płonie wieczny ogień. Obok jest cerkiew świętego Mikołaja oraz monaster Narodzenia Bogu Rodzicy. Gigantyczny żołnierz niemal całkowicie zdominował przestrzeń twierdzy. Brama Chełmska widziana od wewnątrz twierdzy. Most prowadzący przez odnogę Muchawca do bramy Chełmskiej, a to jej widok od strony mostu ze śladami po pociskach z okresu obrony Cytadeli. Pozostałości koszarowych zabudowań. Rozwidlający się w tym miejscu Muchawiec tworzy wyspę, na której zbudowano fortyfikację. Widok na koszary spod rzeźby Pragnienie. Kończymy zwiedzanie twierdzy. Takiej brama z gwiazdą prezentuje się od wewnątrz. Do twierdzy można także wejść przez most na Muchawcu i oglądaną już bramę Chełmską. Kończy się nasz pobyt w Brześciu i za chwilę ruszamy w dalszą drogę. We wsi Skoki, niecałe 10 km od Brześcia, znajduje się dawna siedziba rodowa Niemcewiczów. Po rewaloryzacji otwarto tu muzeum poświęcone dawnym właścicielom pałacu. Muzealne eksponaty rozmieszczono w 11 pomieszczeniach na dwóch pałacowych kondygnacjach. Poczet królów polskich na ścianie klatki schodowej. Pokój zwany obecnie zbrojownią. Rodową siedzibę w Skokach założył Marceli Niemcewicz, ojciec 16 dzieci, w tym Juliana Ursyna, najbardziej znanego z rodu Niemcewiczów. Był on współtwórcą Konstytucji 3 Maja, przyjacielem i adiutantem Tadeusza Kościuszki, dramatopisarzem, poetą i publicystą. Obecny jednopiętrowy pałacyk został zbudowany w latach 70. XVIII wieku. Rodzina Niemcewiczów mieszkała tu do 1939 roku. Przedstawiciele rodu Niemcewiczów, ostatni z prawej, to Julian. Widok z pałacowego balkonu. W pałacu w 1917 roku prowadzono rozmowy pokojowe między Niemcami i bolszewicką już Rosją, które zakończyły się właśnie tu podpisaniem rozejmu w dniu 15 grudnia. Kamieniec został założony w 1276 roku. Obecnie liczy około 9 tysięcy mieszkańców. Budynek gimnazjum z 1931 roku. Oryginalna ławeczka. Wieża zamkowa, zwana Białą Wieżą, z końca XIII wieku.
została wzniesiona z czerwonej cegły na planie koła o średnicy 13,5 metra i wysokości 30 metrów. Ściany mają 2,5 metra grubości. Pomnik założyciela miasta wołyńskiego księcia Władimira, wzniesiony z okazji 700-lecia Kamieńca. Cerkiew świętego Szymona Słupnika z 1914 roku, wybudowana w stylu bizantyjsko-rosyjskim z trójkondygnacyjną dzwonnicą. Nawet w tak niewielkim miasteczku jest dość okazały pomnik poległych. Jesteśmy na cmentarzu Farnym w Grodnie. Kaplica cmentarna z XIX wieku. Wizytę w Grodnie rozpoczęliśmy od cmentarza, gdyż tu jest pochowana Eliza Orzeszkowa wraz z mężem Stanisławem Nachorskim. Cmentarz Farny był czynny do połowy lat 70. XX wieku. W 2006 roku zdewastowano kilkadziesiąt nagrobków. Jesteśmy u stóp starego zamku w Grodnie. Zamek został wybudowany przez księcia Witolda w 1398 roku, a potem był wielokrotnie przebudowywany. W starym zamku zmarli królowie Kazimierz Jagiellończyk i Stefan Batory, a także patron Wielkiego Księstwa Litewskiego, święty Kazimierz. Na sąsiednim wzgórzu w latach 1737-1742 za czasów panowania Augusta III Sasa wzniesiono Pałac Królewski zwany Nowym Zamkiem. W jego salach w 1793 roku został podpisany z Rosją i Prusami traktat drugiego rozbioru Polski. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Wzgórza, na których stoją stary i nowy zamek, wznoszą się bezpośrednio nad Niemnem. Grodno było wzmiankowane po raz pierwszy w 1128 roku. Było wówczas centrum kulturowym i handlowym Czarnej Rusi. Obecnie miasto liczy ponad 370 tysięcy mieszkańców. Co czwarty mieszkaniec Grodna deklaruje polską narodowość. Zabytkowa 33-metrowa wieża strażacka z 1912 roku. Pomnik z białego granitu przedstawiający kasztelana Dawida Dowmontowicza, zwanego Grodzieńskim. Był dowódcą, który w okresie walk z krzyżakami nie przegrał żadnej bitwy. Z badań archeologicznych wynika, że nad tą płynącą w dole strugą powstały pierwsze zabudowania, które zapoczątkowały Grodno. Wielka synagoga, zwana Nową lub Churalną, wybudowana w latach 1902-1905 w stylu eklektycznym i mauretańskim. Wojska niemieckie w 1941 roku zdewastowały synagogę, a władze radzieckie w 1944 roku zamknęły ją i wykorzystywały jako magazyn. Fasada synagogi została odnowiona, a obecnie prowadzone są prace remontowe w jej wnętrzu. Oryginalny uliczny kosz na śmieci. Przed wybuchem wojny Żydzi stanowili 42% mieszkańców Grodna. To tablica upamiętniająca śmierć 29 tysięcy Żydów u wejścia na teren dawnego getta. Prawosławny żeński klasztor Narodzenia Matki Bożej.
tym miejscu stał najstarszy kościół w Grodnie, zwany Farą Witoldową. Plac Sowiecki, dawniej plac Batorego. Dom kupca Murawiowa z końca XIX wieku. Bazylika katedralna świętego Franciszka Ksawerego, pierwotny kościół jezuitów. Budowę kościoła rozpoczęto w 1674 roku, a jego poświęcenie nastąpiło w 1705 roku. Katedra jest jedną z największych barokowych świątyń na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Jest trzynawowa, ma 60 metrów długości i 30 metrów szerokości. Główny ołtarz jest dwukondygnacyjny. Każdą kondygnację wypełnia rząd kolumn, między którymi ustawione są posągi świętych i apostołów. Ołtarz ma około 20 metrów wysokości. W dolnej części w otoczeniu apostołów umieszczono świętego Franciszka Ksawerego, a w górnej Chrystusa. Cudowny obraz Matki Boskiej Kongregackiej albo Studenckiej. Jest wierną kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu. Ambona wykonana w stylu rokokowym. Dom, w którym w latach 1894-1910 mieszkała Eliza Orzeszkowa. Obecnie jest tu muzeum i biblioteka. Rodzice Elizy Orzeszkowej. Portret Stanisława Nachorskiego, drugiego męża pisarki. Zielniki własnoręcznie wykonane przez Elizę Orzeszkową. Pisarka i jej mąż. Jeden z ulubionych obrazów Elizy Orzeszkowej. Muzeum działające w dwudziestoleciu międzywojennym ponownie zostało otwarte w 2001 roku. Sobór Opieki Matki Bożej albo Pokrowski został wzniesiony w 1907 roku ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Nad przedsionkiem wznosi się dzwonnica o wysokości prawie 30 metrów. Świątynia ma trzy nawy i jest budynkiem typu bazyliki. Ołtarz w lewej nawie bocznej i ołtarz w nawie prawej. Siedziba Grodzieńskiego Przedstawicielstwa Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Kościół ewangelicko-augsburski i jedyna działająca na Białorusi świątynia tego wyznania. Wracamy nad Niemen, by obejrzeć cerkiew świętych Borysa i Gleba, która jest najstarszą prawosławną cerkwią w Grodnie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1138 roku. W 1853 roku osunęła się skarpa podmyta przez Niemen i zawaliła się ściana południowa i część wschodniej. To ślad tej katastrofy. W 1948 roku cerkiew przekształcono w muzeum. Funkcje liturgiczne przywrócono w 1991 roku.
W ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało część prac dokumentacyjnych i badawczych w cerkwi. Cerkiew została wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia i udekorowana ceramicznymi plakietami ułożonymi w krzyże na zewnętrznych ścianach. Pomnik 850-lecia Grodna. Pomnik Lenina przed budynkiem Urzędu Miasta. Park Żyli Biera nad rzeką Grodniczanka. Park został założony w latach 70. XVIII wieku w celu uprawy roślin leczniczych. Wieczny ogień u stóp pomnika poległych. Z tarasu na dachu domu towarowego Niemen można z góry spojrzeć na centrum Grodna. Grodzieńska katedra. Ulica Sowiecka, główny deptak i ulica handlowa w Grodnie. Nasz pobyt w Grodnie kończymy przechadzką po deptaku. Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance, wzniesiona z cegły na początku XVI wieku w stylu gotyckim. W czterech narożnikach budowli wzniesiono cylindryczne wieże. Cerkiew jest typową obronną świątynią prawosławną. Murowanka to niewielka wieś. Przed II wojną światową nazywała się Małomorzejkowo. W wielu białoruskich wsiach na rozstajach dróg stoją zwyczajowo dwa krzyże. Prawosławny i rzymskokatolicki. Lida jest ponad 100-tysięcznym miastem, w którym 40% mieszkańców jest narodowości polskiej. Już w 1323 roku litewski książę Giedymin wybudował tu murowany zamek. Zamek powstał na planie czworoboku z dwiema wieżami w stylu gotyckim. Ciekawostką jest, że do 1940 roku w Lidzie funkcjonowała jedna z największych w Europie żydowska szkoła rabiniczna.
Narożne wieże zamkowe liczą 5 kondygnacji. Obwód murów wynosi 341 metrów i mają one od 12 do 15 metrów wysokości. Dziedziniec zamkowy. U góry zamkowa ubikacja. Wjazd do zamku dawniej był możliwy jedynie przez zwodzony most. Mury zamkowe miały grubość od 1,5 do 2 metrów. Na zamkowym dziedzińcu organizowane są różne imprezy, między innymi turnieje rycerskie. Nad wsią Stare Basiliszki góruje neogotycki dwuwieżowy kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Wybudowali go miejscowi parafianie w latach 1897-1903. Konsekracja kościoła odbyła się w 1905 roku. W stosunku do wsi kościół jest ogromny, gdyż Stare Basiliszki liczą obecnie około 40 mieszkańców. We wsi przeważa drewniana zabudowa, a większość jej mieszkańców to Polacy. Przyjechaliśmy tu jednak nie z powodu kościoła. Niemal na skraju wsi stoi kryty eternitem prawie 100-letni drewniany dom, w którym 16 lutego 1939 roku urodził się Czesław Juliusz Wydrzycki, znany jako Czesław Niemen. W lutym 2011 roku otwarto tu muzeum i odsłonięto pamiątkową tablicę. Na ścianach wiszą plakaty i kopie archiwalnych zdjęć z życia muzyka i jego rodziny. Dzięki fanom i sąsiadom w pomieszczeniach znalazły się meble z lat 50. ubiegłego wieku. Piec i kredens w kuchni są oryginalne. Na stole chleb ze słoniną, którym zwykle Wydrzyccy częstowali odwiedzających ich gości. Niemen wyjechał ze Starych Basiliszek do Polski w 1958 roku w wieku 19 lat. W podwórzu za domem ustawiono rzeźbę muzyka. Planuje się stworzenie galerii na poddaszu, gdzie mały Czesław malował i pisał swoje pierwsze utwory. Ze Starych Basiliszek przejechaliśmy do Nowogródka, miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Kamienice przy nowogródzkim rynku. Kościół Franciszkanów przebudowany na cerkiew świętego Mikołaja. W parku w pobliżu rynku pomnik poległych w II wojnie światowej, a obok pomnik poświęcony Białorusinom poległym w wojnie w Afganistanie. W pobliżu ruin Nowogródzkiego Zamku stoi pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty w 1992 roku. Herb Nowogródka. Tak niegdyś wyglądał Nowogródzki Zamek. Z 7 wież zachowały się ruiny 2, szczytowej i kościelnej. Kościół Przemienienia Pańskiego, w którym ochrzczono Adama Mickiewicza w 1799 roku. Widok na Nowogródek leżący u stóp zamkowego wzgórza.
Zamek został zbudowany z cegły w XIV wieku. W 1706 roku zamek wysadzili Szwedzi. Od XIX wieku znajduje się w stanie trwałej ruiny. Z podzamkowych wież widać pomnik Adama Mickiewicza. Na sąsiadującym z zamkiem wzgórzu w 1924 roku zaczęto sypać kopiec wieszcza, który ukończono w 1931 roku. Ma on 15 metrów wysokości. W okresie II Rzeczpospolitej Nowogródek był małym miastem, ale mimo to był stolicą województwa nowogródzkiego. Obecnie jest miastem liczącym niecałe 30 tysięcy mieszkańców. W widocznym z kopca kościele Przemienienia Pańskiego w 1422 roku odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z księżniczką litewską Zofią Holszańską. W Nowogródku Mickiewicz spędził młodość. W tym dworku jest muzeum poświęcone poecie. W 5 pokojach przedstawiono rzeczy związane z nim i z jego otoczeniem. Budowę zamku Mir rozpoczęto w XV wieku. W drugiej połowie XVI wieku przeszedł on w ręce książąt Radziwiłłów, którzy przebudowali go w stylu renesansowym. W 1895 roku spadkobiercy Radziwiłłów sprzedali zamek rodzinie Światopełk Mirskich i pozostawał on w rękach tej rodziny do 1939 roku. Na zamkowym dziedzińcu prezentowane są sposoby walki różną bronią. Na początku XVII wieku część zamku przekształcono w trzykondygnacyjny pałac. Obecnie w pałacowych komnatach urządzono muzeum. Ekspozycja obejmuje zbroje, zabytkową broń, arrasy, gobeliny, portrety, stare meble. Zbroja husarska. Szlachcic w kontuszu z pasem. Z lewej Karol Radziwiłł, panie kochanku, z prawej Dominik Radziwiłł. Większość eksponatów to współcześnie wykonane repliki na potrzeby wyposażenia zrekonstruowanego pałacu. Sala jadalna. Kasetonowy sufit w sali jadalnej. Piec z herbem Radziwiłłów. Sala portretowa.
dawnych piwnicach urządzono ekspozycję zaplecza kuchennego i gospodarczego. To spiżarnia. Tu mamy winiarnię. Renesansowy balkon w pałacowej części zamku. W 2000 roku zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. U stóp zamku od jego południowej strony rozciąga się rozległy staw. Zamek zbudowano na planie kwadratu o boku 75 metrów. Ma cztery narożne baszty i 25-metrowej wysokości wieżę bramną. Wizytę w Mińsku rozpoczynamy na centralnym i największym placu miasta, Placu Niepodległości. Dom rządu wzniesiony w latach 1930-1934. Obecnie ma w nim siedzibę Parlament Republiki Białoruskiej. Przed gmachem stoi pomnik Lenina. Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego, a na nim godło Mińska, w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Po prawej stronie gmach Poczty Głównej. Budynki Uniwersytetu. Kościół świętego Szymona i świętej Heleny, zwany Czerwonym Kościołem. Obok kościoła jest monument dedykowany wszystkim ofiarom nuklearnych katastrof z kopią dzwonu, który przetrwał wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Czerwony Kościół został wybudowany w latach 1905-1910 w stylu neoromańskim. Kościół został ufundowany przez Edwarda Wojniułowicza na pamiątkę zmarłych przedwcześnie jego dzieci Heleny i Szymona. Przed główną fasadą kościoła rzeźba Święty Michał Archanioł zwyciężający zło. Mury kościoła wzniesiono z cegły sprowadzonej spod Częstochowy, marmury do wystroju wnętrza sprowadzono spod Kielc, a dachy pokryto dachówką z Włocławka. Edward Wojniułowicz zmarł w Bydgoszczy. W 2006 roku jego szczątki ekshumowano i pochowano przy murze Czerwonego Kościoła. Msze w kościele są odprawiane w językach białoruskim, polskim, litewskim i łacińskim. Kopia całunu turyńskiego. Metalowe bociany na Placu Niepodległości. Za kilka dni w Mińsku rozpoczną się drugie Igrzyska Europejskie. Pod Placem Niepodległości znajduje się trzykondygnacyjne centrum handlowe Stolica. Mińsk, podobnie jak Warszawa, był miastem niemal całkowicie zniszczonym i został zupełnie na nowo odbudowany. Wielki most łączy nabrzeże ze sztuczną wysepką w rozlewisku rzeki Świsłoczy, która nazywa się Wyspą Męstwa i Smutku, a potocznie Wyspą Łez. Wysoki budynek to hotel Białoruś po drugiej stronie rzeki i zabudowa mieszkaniowa. Mińsk liczy około 2 milionów mieszkańców. Kaplica na wyspie Łez to pomnik poświęcony żołnierzom białoruskim poległym w Afganistanie. Na wyspie jest też płaczący anioł.
wyspa męstwa i smutku sąsiaduje z miejską starówką. To kamieniczki przy Troickim Przedmieściu. Po raz pierwszy o Mińsku wzmiankowano w 1067 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1499 roku od króla Aleksandra Jagiellończyka. Budynek zwany Diamentem. Mieści się tu Biblioteka Narodowa. Jesteśmy na Mińskiej Starówce. To barokowy, rzymskokatolicki kościół katedralny Najświętszej Marii Panny. Neoklasycystyczny ratusz zrekonstruowany w 2004 roku. Obok ratusza symboliczny pomnik gospodarza miasta. Pierwszy ratusz w tym miejscu istniał już w 1582 roku za panowania Stefana Batorego. Zrekonstruowana w 2011 roku grekokatolicka cerkiew Świętego Ducha, obecnie jest tu Filharmonia Dziecięca. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że cała Mińska Starówka jest jedną wielką rekonstrukcją. Klasztor Bernardynów i barokowy kościół Świętego Józefa. Royal Plaza, jeden z najwyższych budynków w Mińsku. Prawosławna katedra Ducha Świętego. Seminarium duchowne przy katedrze. Wizyta na Starówce kończy nasz pobyt w Mińsku. Nieświerz to niewielkie 15-tysięczne miasto, znane przede wszystkim z zespołu zamkowo-pałacowego dawnej rezydencji Radziwiłłów. Marszałek Wielki Litewski Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, w 1582 roku rozpoczął budowę monumentalnego renesansowo-barokowego zamku. Zamek został zbudowany na planie kwadratu z czterema ośmiokątnymi wieżami w narożnikach. Budowlę ukończono w 1604 roku. Jesteśmy na zamkowym dziedzińcu. Nad drzwiami herb Radziwiłłów, trąby. Zespół pałacowy był wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany na przestrzeni wieków w stylu baroku, klasycyzmu i neogotyku. Po II wojnie światowej zamek został przekształcony w sanatorium i sukcesywnie niszczony i ograbiany. Dopiero w 1994 roku został uznany przez białoruskie władze za Narodowy Pomnik Kultury i Historii. W 1997 roku przystąpiono do restauracji zamku, a w 2005 roku zespół pałacowo-zamkowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek udostępniono zwiedzającym w lipcu 2012 roku. Mikołaj Radziwiłł, zwany Czarnym. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką. W lewym górnym rogu trąby herb Radziwiłłów. Sala kominkowa. W 1926 roku odbył się tu bankiet wydany przez Radziwiłłów na cześć Józefa Piłsudskiego.
Babialnia. Sala hetmańska. Pas kontuszowy o długości od 3 do 4,5 metra noszony przez szlachtę do kontusza. Sala złota. Sala łowiecka. Drewniana podłoga w zbrojowni. Pałacowa kaplica. Ołtarz w kaplicy pałacowej z kopią cudownej ikony Matki Bożej. Sypialnie księżnej. Dzwonnica z XVI wieku przy kościele Bożego Ciała w Nieświeżu. Kościół jest jednym z pierwszych barokowych kościołów na ziemiach Rzeczpospolitej. Został zniesiony pod koniec XVI wieku. Jest nekropolią rodu Radziwiłłów. W jego podziemiach spoczywają ciała 100 duch Radziwiłłów, najczęściej w brzozowych trumnach. Fundatorem kościoła był wspomniany już Mikołaj Radziwiłł-Sierotka. Po podróży do Egiptu poznał on podobno tajemnicę balsamowania zwłok, co wykorzystywano przy pochówkach członków rodu. Przy kościele stoi figura świętego Jana Nepomucena oraz krzyż misyjny z 2011 roku. Kaplica świętego Rocha. I tu kończy się nasza wycieczka po Białorusi.